witajcie kochani serdecznie. Dzisiaj w towarzystwie chciałam wam pokazać, jak się rozwinęły moje chłopaki. Pamiętacie tego dziedziusia Donalda? Tak, halo? Halo, ja? To jest Perys. Patrzcie, jak się pięknie rozwinął. Perys teraz będzie 6 miesięcy, a Donald 4 miesiące jest. Tutaj mój capek siedzi, Zeus. Jest też 6 miesięcy. To jest cudaczek taki, no, całusek. Dobrze. Mam parę wiadomości dla was, a najważniejszą wiadomość, oglądajcie do końca, przekażę wam na końcu. To jest młodzież. Lubią się troszeczkę ze sobą kłócić nieraz, ale to jest normalnie tak jak u ludzi. Come. Także widzicie moje piękności. Za chwilę wam pokażę Julę, Amazonkę. Też 4 miesiące teraz ma. Wszystkie są gaduły, żyją na wolności, żyją z nami. Jak widzicie, mają podcięte pierwsze piórka, 5-6 piórek pierwszych się obcina i one wtedy lecą, ale w dół, nie do góry, nie uciekną wam. Także jeżeli chcecie, żeby na wolności z wami żyły papugi, to trzeba zadbać o to, żeby nie odfrunęły, no bo rzadko która wraca nam, Amazonka Romek nam uciekł z foliery podczas czyszczenia. I 4 dni latał w trójkącie tutaj na wysokich drzewach, siedział i z głodu przyleciał z powrotem, to był cud. Ja już po prostu jego pożegnałam, ale powrócił nam. To było latem, gorąco, wodę to co, tylko z basenu by mógł się napić. No ale to są ręcznie hodowane i trzeba, nauczone są od nas jedzonka, bo nie znajdą tego tutaj, jak one są nauczone. Sois, tranquil. Teraz będą mnie obskubywać, będą mnie całować, także za chwilę idą na swoje kołki, bo tylko do klatki idą na noc spać, tak? Albo siesta. Ej, kotki się teraz bawią ogonem Donalda. On jeszcze nie jest całkiem wybarwiony i ogon jeszcze nie jest całkiem wyrośnięty, bo Perys już. Ale jeszcze się ubarwia, jeszcze więcej złoty się robi. Także tutaj jak wam pokażę, o, pierwsze lotki się ścina. On ma ile? 5-6 lotek naściętych. Tak zawsze leci, ale w dół i nigdy od was nie odfruną. Bo kakaduły, bo to jest gofini kakadua, ten capek taki, Filipek, nasz Zeus, to one, kakaduły trzymają się ludzi, nie odlatują, pobiegają sobie, jak to się mówi, po powietrzu, ale trzymają się ludzi, bo z tymi innymi to nie wiadomo. Tak wiecie, mówicie na wolności, to są papugi, które się urodziły w niewoli, w genetyce już to mają, że żyją z człowiekiem albo w folierach, także wolności nie znają, no bo gdzie? To nie jest ich kraj, gdzie mogą sobie znaleźć pożywienie takie, jakie potrzebują, tak? W naturze to są szkodniki, bo wiadomo, jak oni gdzieś tam wylecą na drzewa owocowe czy na jakieś plantacje, no to pustoszeje wszystko, tak? No, to za chwilę poczekaj. Piesek chce wejść do mnie. Są rozbawione i tak dalej. Chowają mi się chłopaki bardzo dobrze, rozwijają się bardzo dobrze. A te inne, co już mam, te pary, wszystko to jest potężnych, mają potężne, no duże, bardzo duże foliery mają. Także żyją sobie na pół wolności, jak to się nazywa. Tak i czekamy. To są moje, nie? Ty nie fryzjer. Ja. Tak. Pokaż, jaki ty ładny jesteś, pokaż. Taki ładny jesteś, taki jesteś ładny, no. Taki. Donald, też pokaż. Postaw pióreczka, postaw. Pokaż się, jaki ty ładny. Pokaż się. No, tak. No, Perys jest pięknie wybarwiony. A ten to jest ten taki capuś. Z wszystkimi, wszystkich kocha, z wszystkimi chce się bawić. Lubi też dokuczać, ale jest pieszczot niesamowity, no jak wszystkie takie, nie? No, to tak za chwilę ja ich odnoszę na ich. One się cieszą ze mną, chcą być. No, tak, chwileczkę. A, jeszcze ten Donald jeszcze raz dostaje, raz dziennie szczykawkę, ale on daje sam znać, kiedy chce jedzonko. Sam je wszystkiego. Tak, Perys, no, kocham cię też. Tak, kocham cię, kocham też.
No i już się zaczyna. Konkurencja, to już jest konkurencja. Dobrze, kochani, Simone, to na ten moment ja odnoszę naszych chłopaków i za chwilę jeszcze pokażę wam Julę Amazonkę. Następna tura, no on był tutaj, Zeus u mnie siedzi na ramieniu i mam jasną tą taką narzutkę, także go słabo widać. A tutaj to jest Amazonka, mam parkę też, niebiesko-czołowy. I to jest Amazonka też Aestiva, tam niebieskiego prawie, że nie ma. Tak, widzicie, ona też żyje na wolności, wszyscy razem. O, teraz żeś mnie załatwiła. No, zdarza się. I też ma teraz 4 miesiące, 4. No, też gaduła, krzykliwa, uczy się teraz już wyrazów. Tak jak widzicie, ma też ma skrzydełka podcięte, nie podcięte skrzydełka, te pierwsze lotki ma. Też ma 5 sztuk ma wyciętych, także oni wszyscy żyją na wolności razem. To są przyjaciele, ale też frunie tylko w dół. Kawałek i w dół, także w górę mi nie ucieknie. Jest fajnie wybarwiona, ma tutaj policzki. Jula, poczekaj Jula. Ma czerwone policzki, nie wiem czy widzicie dobrze. Także jest kochana, a wam pokażę jak fajnie, nie wiem czy dużo wie. Jaka to jest, jakie mogą być królowe. Tak, Jula, pokaż. Jula, Rej, Reja. Pokaż jaka ty królowa jesteś, pokaż. Pokaż twoją koronę, pokaż jaka ty ładna, pokaż. O, zaraz, bo ona tak fajnie sama umie podnosić. Jula, pokaż. Caj królowa, pokaż jaką koronę masz, to jest korona. Pokaż, Jula, coś nie bardzo chce teraz iść. Pokaż. Jula. No widzicie, chcę wam pokazać, ona sama umie postawić sobie taką koronę, fajną. Mam na nagraniach i na zdjęciach, pokaż Jula, Jula, pokaż, Jula, pokaż Jula, pokaż. Pokaż jaką koronę fajną wstawiasz. Nie chcę akurat, ale wstawia tak jak kakadua, piękną koronę dookoła głowy. No i też wielka przyjaźń jest, słodka, kochana. Tylko Amazonki są bardzo, bardzo szybkie i ruchliwe, nie? No, jak chyba wszystkie loros, bo te duże papugi to są więcej powolniejsze, a te i dlatego. Także jakby nie miała podciętych lotek, to by szybko mi nawiała, jak to się mówi, nie? A ona ma żyć na wolności, no to niech żyje bezpiecznie. Także Geliula. Jula, pokaż. No chciałabym, żebyś pokazała, jaką masz piękną koronę. No. Jula, pokażesz? Jula, cajnie. Kom, Reja. Reja, kom. Jula. No, teraz jak się chce, to są zwierzęta. Oni pokazują, kiedy oni chcą. Reja, pokaż Reja. Reja, czekaj Reja. Jula. Nie. Jest więcej zainteresowana tutaj ze mną być i Zeusem, Gelzois. A ty pokaż swojego czuba. To taki czub jesteś, całusek. O, popatrz, żeśmy zostawił piórko. No, dobrze kochani, to jest druga część, za chwilę wam będę opowiadała. Przekazywam informacje, to co wiem, ale będę używała na przykład gniazdo os. To wiecie, to są te miejsca, gdzie kują. Nazywam gniazdo os, albo osa ukuła, tak żeby nam nie, widzisz, żeby nam nie zlikwidowali albo zamknęli kanału. Tam na wszystko trzeba uważać. Także wymyślone słowa, wy wiecie, jak już są keciupy, są szczypawice, są różne, to tak ja nazywam to osy, ukucie os i tak dalej. I idziemy teraz. Już te pióreczko jedno mam nadłamane. Chodź, dobrze. Cyrkuśniki, idziemy, chodź. Geliula, idziemy? Idziemy. Chodź, idź sobie. Chcą się bawić, także nie chcę ich męczyć tutaj, żeby siedziały w jednym miejscu. Oni się bawią ze sobą. No idzie teraz. Chowaj się? Dobrze, schowaj się. Kochani, za chwileczkę spotykamy się. Teraz już nie wiem, czy całusek ze mną będzie. Może go wezmę, bo to taki wesoły śmieszek. Chodź,
Dobrze, kochani, za chwilę. Chodźcie, Jula, idziemy teraz. No, kochani, teraz ptaki odeszły, inne zwierzaki się zeszły, tak, i Ryta tutaj mnie ciśnie, i Ari. No, to jest dom zwierząt, a nie dom człowieka. Na to wygląda. Ryta jest kurwa. Miłość wszędzie. Tak jak już zapowiedziałam, następne jeszcze dochodzą. No chodź. Adaś chce, Bodo chce. Kom, Cezary, to jest Cezary. Kom, Cezary. No chodź. Chodź, Cezary. Chodź, chodź, wszyscy są. To jest twoje miejsce, nie, Cezary? Długo nie widzieliście mnie, chociaż wstawiamy, ja z Simonem pracuję co dnia, idziemy na bazy, ale 6 tygodni temu, tak powiedziałam, będę używała innych słów, parę pszczół chyba złego pyłku nazbierały, leciały, zrzucały ten pyłek. No i 2 dni później zaczął mi cisnąć tu na zatokach, ja w życiu zatokami nie miałam. Zrobił się katar, na drugi dzień poszło w gardło, no i zeszło na oskrzela. Także długo trwało, kaszel mnie męczył. Nawet żeśmy zrobili przedwczoraj sobie Hans. No, Hans miał go 2 dni trzymało, Stefana 3 dni trzymało, a mnie jak zawsze, no normalnie nigdy. Tak długo mnie, 2 dni to góra zawsze była coś, a tutaj było coś innego na drogi oddechowe, nie wiem co, ale dużo ludzi właśnie z tymi symptomami było. To znaczy się, że coś pszczoły nazbierały złego pyłku i zrzuciły z siebie, tak? Dobra, wiecie o co chodzi. Ale mam się dobrze, wszystko wraca do porządku. Tak powiedziałam, na końcu wam najlepszą informację przekażę. Co dotyczy tutaj w Hiszpanii, mają, już zapowiadają oficjalnie, będzie wyłączany prąd. To jest jako pierwszy kraj w Europie. Także już widać, trochę ludzie panikują, zabezpieczają się. Ja mówię, generatory, żeby mieć tak i... No, bardzo dobry pomysł jest, żeby... No my mamy dużo słońca, teraz mamy deszcz znowuż od dzisiaj w nocy przyszedł, ale jest ciepło, mamy zielono, jest, to jest takie inne lato, jak to się mówi. U nas jest przez zimę, całą jesień, zima jest zielono, wszystko kwitnie, no bo latem jest sucho, tak? Także wysusza i nie ma zielonego podłoża czy coś. I z warzywami też już ciężko jest latem, bo wypali części. Także pomidory, ogórki, te wszystkie takie, tak, ale te inne to już jest troszeczkę ciężej. No teraz wszystko rośnie, już sieję następny raz teraz, nie, żeby przez zimę mieć swoje warzywa. Mówią to, aha, i jeszcze solarne lampy ogrodowe. Można, to jest taki pomysł, że naładować sobie te lampy w dzień, a na noc do domu będziecie mieli oświetlenie, tak? Darmowe, w razie czego. Nie wiem, jak długo, nie mówią, ile to będzie trwało, gdzie będzie... Ej, Adam, bzykać ci się chce, no co ty, zgłupiałeś przed kamerą. Adasiu. I jest wytłumaczone, tylko tłumaczą, że Maroko chce odciąć gaz, który ciągnie się do Hiszpanii, chcą oni odciąć, także tutaj chcą przestawiać wszystkie na prąd, nie? Ale kto będzie płacił za ten prąd? Te wszystkie przedsiębiorstwa, fabryki i tak dalej, tak? Tu w większości jest wszystko na gazie i na drzewie. Węgla tutaj nie mamy, nie wiem, czy w innych regionach Hiszpanii jest węgiel, chyba nie, to wszystko jest na drzewie, nie? Kominki, ten, albo piecyki gazowe. Także jak to zrobią, no to będzie ciężko dla dużo, dużo przedsiębiorstw, ludzi i tak dalej. Ale czy to prawda, tego nie wiemy. Dlaczego tu pierwszy kraj zaczyna, a co inne kraje mają z tym związane, z Maroko, z gazem, nie wiem, czy idzie to na całą Europę. Nie wiem, nie wiem. To jest tylko takie powiedziane. Także dużo ludzi już panikuje. Poza tym nie ma żadnych zmian przymusu maseczek na ulicach, tylko do urzędów i w sklepach, no i dzieci w szkołach
naturalnie dalej jest ten przymus. Ja już więcej tam nie będę w to wchodziła. Wy wiecie, słuchacie, ten Rainer Fürmich z Niemiec, ten adwokat, on amerykańsko-niemiecki, nie? Był w Polsce, macie nagrania, wysłuchajcie, o co chodzi. Dużo jest nagrań od wirologów, od... no słuchajcie, ludzie są już zmęczeni tym, tak? Mówią coś, no tak jakby nie ma, tu wszystko jest potwierane, restauracje, wszystko jest potwierane, tu nie ma, że musisz coś pokazać, okazać. Tutaj Sąd Najwyższy zabronił rozdzielania, których ukąsiły osy, a tych, którzy nie są ukąsione, tak? Nie ma rozdzielania, nikt się nie pyta o jakąś zieloną portmonetkę i tu jest cisza z tym, tak? Nie wiem, jak na długo teraz właśnie w Niemczech obiecali, że oj, ten pandemiczny urlop się miał zakończyć i okazało się, od wczoraj mają bardzo ciężko. Nawet bez zielonej portmonetki nie wsiądziesz w autobus, nie mówię o pociągu czy innych rzeczach. Są wymienione sklepy, które mogą być otwarte, a resztę wszystko pozamykane, fryzjery też pozamykane. No tam jeszcze gorzej zaczynają uciskać, jeszcze większymi chorągiewkami machają. Gdzie jeszcze? Aha, mam z Irlandii, też wczoraj mi Karolina, pozdrawiam Ciebie serdecznie, dziękuję, że ona pracuje w Dublinie, w szpitalu personalnym. Simone Schaumada. Także mam informacje z pierwszej ręki. Na dwie pierwsze osy była zmuszona, bo inaczej won, nie? No i okazało się, no, rok minął i już ją wsadzili na listę. Dzisiaj miała ob tego picera osa i bez jej wiedzy na listę była wstawiona. Tak, przyjaciółko, kocham cię też, tylko na moje włosy nie ciągnij. I powiedziała, że nie zgadza się. Chyba że będzie zmiana jej pracy. Wiecie, o co chodzi. Dobra. I no, jest przerażona, bo w informacjach, w tych głównych ściekach cały czas tam mówią, że wszystkie leżaki na plaży, wiecie, o czym ja mówię, w tym miejscu, gdzie ona pracuje, wszystkie leżaki już są pełne, zajęte, nie mają miejsc. I wszyscy właśnie w ciężkim stanie, poparzeni słońcem, za długo się wygrzewali, a tam wszystkie leżaki są puste, ani jeden leżak nie zajęty. Więc o czym my tutaj mówimy? Ona aż krzyczała, mówię, ludzie, obudźcie się, czy wy tego nie widzicie. Także wszędzie te same informacje, informacje o pełnych leżakach jest i w Niemczech. Tutaj jakoś, tak jak mówiłam, nie ma, nikt się nie pyta, jak idziesz do tego hotelu uzdrawiającego. Tu się nikt nie pyta, czy masz zieloną portmonetkę, czy coś ci w nosach chcą wkładać. Nie. Tylko majtki możesz sobie powiesić string tanga na nos i tam wejść, nie? Nawet pod nosem. Ja jakoś tak nie wiem, bo żyję bez tego tam, nie? Z przyzwyczajenia wysiadam z auta i wchodzę, czy do sklepu. Nikt nie pyta się, nikt nie zwraca uwagi. Ja dopiero się kapnę, jak w środku już jestem, jak już tam polatam, widzę tych innych planetę małp. Jak zobaczę, to mi się zaraz niedobrze robi, po prostu chcę opuszczać te miejsca. Au, Rita, zostaw moje włosy w spokoju. I co wam, moje wnuczki, gdzie chodzą do szkoły, mają zabronione
do ubikacji kupę robić w szkołach. Zabronione, bo się zapychają. Kanalizacja się niby zapycha. W ubikacjach nie ma mydła, nic. Muszą, każde dziecko musi mieć swoje osobiste ten do psikania, do psikania sobie tam, nie, dezynfekcja i tak dalej. Nie ma tam mydeł, nie ma nic. Także oni mają zapowiedziane, jak cię przyciśnie, to musisz. Także do czego chcą doprowadzić? Do skrętu kiszek, do chorób jelit. Nie wiem, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Jakiś... Ale poza tym jest, dobrowolnie noszą majtki. Dobrowolnie jest dużo, to mi się żygać chce, jak patrzę na to. Ale no cóż, no, to jest ich droga, nie moja. Ja się oddzielam od tego. Powiem wam szczerze, nawet do miasta, jak jadę, to mi tak niedobry mam koło żołądka, niedobrą energię odczuwam, że właśnie do gniazda tych osób, czy co osób po sobie pozostawiały, nie czuję się dobrze z tym. Tu, gdzie jestem, na ranczo, to jest moje życie, moja przestrzeń. Bibi, no chodź też, no chodź też, Bibi, no chodź, chodź, no chodź też, no, no kom, chodź, chodź. Adaś, czuję się dobrze, mamy dużą rodzinę, także cały czas i no, większa część rodziny jest w Niemczech, dwie córki i 7 wnuków, ale muszę wam jeszcze zapowiedzieć, 12 wnuk, przywitamy, numer 12. Będzie w marcu. Chłopczyk. Pierwszy wnuk chłopiec i ostatni chłopiec, a wszystkie są takie parki, nie? No i do tego muszę wam powiedzieć, jesteśmy, będziemy pradziadkami. Jedna z najstarszych wnuczek jest w szczęśliwym stanie, także na czerwca będę prababcią. Pradziadek, praonkel, generacja się powiększa, także i wnuczek, i prawnuczek, albo prawnuczka, nie wiemy, jeszcze jest za wcześnie, ale to jest obojętnie. I tak widzicie, nie mam potrzeby na jakiekolwiek odwiedziny, czy odwiedziny jakoś poprzez tę całą sytuację. Wszystko się więcej razem skupiło koło siebie, także co z zewnątrz, ja już nie mam zainteresowania. Bo my cały czas tu rozmawiamy, ja mam dużo pracy. O 7 rano wstaję, pierwsza jest kawa, no i potem kuwetki, sprzątanie kuwetek. Wody. Ej, Adam, a ty co za orgi odstawiasz? Adasiu, chyba nie pejdzio, co? Ej. Nic przeciwko. Ale potem mój mąż karmi gęsi, kaczki, kury, indyki. Potem pierwszą rundę robi, orzeszki rozdaje naszym papugom na dworze w folierach. A ja już tu zajęta jestem i góra, i dół, i no, także potem siadamy przed kamerę, jesteśmy dla was, idziemy na bazy. Za chwilę szykowanie obiadu i potem nieraz zegnie z kolan i idzie się po prostu w podróż. Albo próbuję przetrzymać, bo mi szkoda dnia, bo już o, przez to przestawienie czasu, latem 5, teraz jest 4, a koty już o 4. Te wszystkie, co przychodzą do jedzenia, już stoją, już aż podchodzą mi tutaj pod drzwi, to ja muszę szybko już być gotowa, żebym im pierw roznieść jedzenia, żeby ich tutaj psy nie pogoniły, jak odkryją, bo to wiadomo, to są inne dzikie koty, tak? No i nasze też trzeba do kastracji. Mam teraz 7 młodych kotków, małych, młodych, nie małych, młodych już. Adam, no ty zwariował, co ci energie dopadły? No jakiś szczęśliwy, nie? Hej, nie przed kamerą, hej. I no, tak cały dzień właśnie mamy, no ze zwierzętami praktycznie, nie? Potem ja zmieniam wodę u papug i nową karmę, także dzień jest krótki. Tydzień, o tygodniu już nawet nie wspomnę,
Zjemy niedzielne śniadanie i już za chwilę oglądam się już znowu z niedzielne śniadanie, tak? Bo wtedy razem jemy wszyscy zawsze, nie? Bo tak to każdy sobie szykuje, kiedy kto chce i na co ma ochotę i kiedy ma ochotę. Nie ma przymusu jakiegoś tam regularnego jedzenia, tak? Każde ciało potrzebuje o innej porze i co innego. Także żyjemy tak swobodnie, zrelaksowani. Bibi, przynosisz mi nową informację? Także na razie kotki są zdrowe. Tylko teraz mamy właśnie kastrację, nie? Ryta ma, musi schudnąć, bo naprawdę nam weterynarz jej dał hormonalne zaszczyki. To była głupota, roztyła się, jak widzieliście, ona taka, ale już skórę, już jej się skóra robi. No, ograniczam jej jedzonko i to specjalne jedzonko ze stołu, już nie dostaje nic. No, cierpiała 3 dni, bo to potężne tak u człowieka, zabroń czegoś, tak? No to cierpi, no ale już pomału już wraca do normy. Także jak widzicie, teraz tak, wam powiedziałam te informacje, no o tych, no mam nadzieję, że u was w Polsce, czy Polacy są wszędzie, mówię globalnie, bo co będę krajami wyliczać, jak Polacy urodzeni właśnie w Polsce powyjeżdżali, są na całym świecie, są w Indiach, w Nowej Zelandii, w Australii, w Ameryce, wszędzie, w Hiszpanii, w Europie, we wszystkich krajach. Więc ja mówię ogólnikowo, mam nadzieję, że dajecie sobie radę. Ja jestem często nie smutna, ale taka zrezygnowana wewnętrznie, takie nie, neutralna. Coś ci się mają, nie? Zwierzęta. No tak, no witać się chcę, Bibi też, dobrze. Jestem... Dużo rzeczy już nie odgrywa wielkiej roli w moim życiu. Tak się ustabilizowało, że to, co kiedyś człowiek naganiał się i chciał i to i tamto, że to już mi nie jest ważne. Ważne jest coś innego. Kwalitet życia. O właśnie, ze zwierzętami, oderwanie myśli od gniazda, os, czy tak dalej, tak? No jeszcze tutaj nie ma przymusu, żeby kochać osy. Nie ma. Ale jak włączę radio, ja włączam po to, żeby dla muzyki, a nie dla informacji, no ale wkładają, już wchodzą reklamy, że dzieci poniżej 12 lat, tu, gdzie jestem, gdzie się znajduje gniazdo os, gdzie rodzice mają przyprowadzać. No to jest zaproszenie, to nie jest zmuszanie, nie? Na razie, jak mówię, mówią wyłączanie prądu. Kiedy to będzie, nie wiemy. O co chodzi, nie wiemy, tak? Bo te informacje, które dostajemy tak i tak, to jest, można sobie na kolano i jak deskę czy kija przełamać. I każdy koniec będzie inny. Co jeszcze? No tak mówiłam, dlatego ja nie nagrywałam, bo miałam i głos zmieniony, struny głosowe były rozjechane, jak to się mówi. I chciałam się zaoszczędzić, bo mi wystarczyło już. Simone, idziemy na bazy, to też muszę tłumaczyć, mówić, chociaż powinna przez 2 tygodnie całkowicie zamknąć się i się nie odzywać, nie rozmawiać, żeby uspokoić, no ale dałam sobie radę, jest dobrze. Co jeszcze? Słuchajcie, to co się dzieje, pamiętacie, Michał powiedział, to co teraz przed naszymi oczami się dzieje, tak? To już zostało nagrane, to się odbyło. A teraz jesteśmy w kinie i oglądamy to, bo to musi tak być. To, co zostało nagrane, musi być pokazane, tak. I to, co oglądajcie z Weroniką, co informacje, żeśmy wam przekazały, to wszystko jest. To się stało i jeszcze są końcówki, które się staną, co Michał przekazał. I teraz najważniejsza, najpiękniejsza informacja, na którą oczekaliście rok czasu. Z Michałem idziemy w podróż 27 tego miesiąca, a 28 Pita przygotuje i wstawi wam
To są, mam nadzieję, Michał jest bardzo silny, to jest wysoka istota, jest zabezpieczony i w wielkim bezpieczeństwie. Idą z Wezjusem w misję, na której czy ja bym się odważyła, nie wiem, jakbym o tym myślała, ale Michał już tyle zrobił i załatwił, że z wysokim szacunkiem i mam nadzieję, że wszyscy z wysokim szacunkiem dla Michała i dla Weroniki. To są dwie istoty, które na bieżąco wam przekazują i przygotowują wam teren po prostu, żebyście wiedzieli, na czym stoicie i co jest przed wami. To nie jest jakiegoś wybudzanie lęku, strachu. Nie. Jak się wie, to można się psychicznie przyszykować do tego, tak? I nie bać się. Wiadomo, że każda niewiadoma stawia znak zapytania, ale jak w części chociaż coś wiem, tak? To jest dobrze. Także cieszę się też, jak mi Michał dał znać, to aż mi łezka popłynęła, a teraz najważniejszą jeszcze właśnie ma przygotować Wezjus z Michałem ten teren, także z Weroniką możemy dalszy ciąg tego, co te cztery, jak to się to było, te słowa polskie mi wylatują, no, że możemy w następne informacje wchodzić. Michał musi dostarczyć klucz. Jaki? Nawet się nie zastanawiam. Jestem bardzo dużo w podróży, jestem, no nie wiem, ja bym mogła wam godzinami opowiadać, ale tak pięknie, że mi się wracać nie chce, mnie mąż musi wybudzać. No właśnie, mój mąż akurat wrócił, pieski reagują. I tyle informacji się przelewa. Ale ja chcę, żebyśmy wam przekazali właśnie w nagraniach, nie żeby będę siedziała, wam opowiadała. Także niech się wszystko układa tak, jak ma w planie być, bo nie możemy odskoku zrobić ani w lewo, ani w prawo. Jesteśmy w tym planie i ten plan musi być zrealizowany do końca, żeby doszło do tego, czego pragniemy. Tak, nie bać się. Teraz co jedno, co się dzieje, to właśnie co osy napadły, czy dopadły, czy sami poszli, żeby być pokuci przez te osy. Właśnie, a osy mają tyle toksyn, że teraz po prostu ci, którzy te toksyny poprzez osy, poprzez ukucia, napady os, bo oni tam działają to zawsze grupowo, te osy jak lecą, nie? No niestety, ale są w wielkich tarapatach. Mam zgłoszenia od ludzi, od rodzin, co się dzieje właśnie w tych hotelach z leżakami. Ci, co nie doznali osy, po prostu są poddani eutanazji. To można krzyczeć, wściekłości, płakać, zabraknie łez. Także ludzie się teraz boją tych hoteli. Wiem, o czym mówią, bo to, co się dzieje, to niestety, ale tak nie ma. No, na przykład już są teraz, nie wiem w jakim kraju, czy w Niemczech, czy w Polsce, że którzy nie przyjęli osy, to mają, tylko jest wizyta u lekarza między godziną na przykład 10:00, 10:15. To jak przyjdzie 50, tak, bez osy, to jak on chce 15 minut tych 50, czy 20, czy nawet 10, nie da rady. Co to są za zbawiciele w białych fartuchach, nie wiem, ale co to pokazuje? Ten plan,
bo plan jest jasności i jest plan ciemności. Jasność teraz jest cwańsza, mądrzejsza, a ciemny plan jest chaos, jak Michał powiedział, tu jest, on zlikwidował tego tam, gdzie był i tu powstanie chaos. Oni żyją w chaosie, już nie wiedzą, co mają zrobić, żeby zadziałało. Skakują z kibla do wiadra, z wiadra do kibla, ale niech ten plan wam pokaże właśnie, żeby zadbać o siebie w domu i o starsze osoby dbajcie w domu, tak jak to było kiedyś. Rodzina opiekowała się potrzebującymi i niech to się rozwinie w dobrym. Są położne, rodźcie w domach. Kiedyś śmiali się, że kobiety rodziły w kapuście. Dobrze, urodziła w kapuście, w rzece wymyła, bo była czysta woda, dzieciątko w zimnej wodzie. Przytuliła do piersi i poszła do domu, tak? Także i to jest możliwe. Nie trzeba się tego bać. To, co jest naturalne, zostańmy w tej naturze. Unikajmy tego, czego nie chcemy doznać. Kochani, tutaj Simone daje mi znać, że aku już się zrobiło czerwone. Muszę kończyć. Wiem, że chętnie mnie słuchacie. Ja was ściskam wszystkich, tule. Będę dawała teraz często znać, jak będę miała jakieś informacje. Także cieszmy się na następne informacje, które wam chcemy przekazać. I jeszcze raz dziękuję wam za komentarze, już złośliwych komentarzy już prawie nie ma, czy dokuczających, znaczy się ci, którzy nas oglądają. Zapraszam, oglądajcie, co się dzieje na bazie. Jest dużo informacji, przekazuje Rafael, bo ja tam stawiam pytania. Zobaczcie, co się dzieje, co i jak. Oglądajcie, bo tam widzę tylko, jak idziemy w podróż, to jest duża oglądalność, ale z bazy jest bardzo niska, albo tam, gdzie zwierzęta właśnie ściągane są, energetyczne chipy, jak to jest coś cudownego. Słuchajcie, mamy tyle już zgłoszeń po laboratoriach od ludzi. Ja zrobię to może specjalny program i tam ci, którzy mi zgłaszają, niech sami w komentarzach róbcie sobie wpisy. Są piękne uzdrowienia, są piękne zmiany w dobrym. Także wiadomo, u jednych idzie to bardzo ciężko, u drugich bardzo szybko, w zależności od stanu zdrowia tej osoby i jak ta osoba przyjmie, tak. Tak wiem, dziękować się górze, są z nami, otaczamy się miłością, wybaczamy wszystko, co było, zostawiajmy za nami, to musimy się oczyszczać z tego, żeby nie przyszło do przełomu, że będziemy naładowani i wtedy nam czaszki pękają od tego, cośmy zrobili, mogliśmy zrobić inaczej. Teraz, załatwiajcie to. Tak, o, po drodze, załatwiajcie, oczyszczajcie się, to jest bardzo ważne do tego przełomu. Kochani, zostańcie zdrowi, pozdrawiamy was serdecznie i pamiętajcie, czuwają nad nami. I wtedy, kiedy tego chcecie, kiedy tego pragniecie, zostańcie zdrowi, namaste.